Polacy na stoki. Zaledwie 25 km od Gliwic znajduje się najbliższy stok narciarski usytuowany w Bytomiu. To tutaj od 2002 roku działa stok narciarski, który dzisiaj jest bardzo oblegany, a to wszystko za sprawą narodowej kwarantanny, która zostanie wprowadzona 28 grudnia. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w Bytomiu znajduje się stok narciarski, tuż obok Wielkiego Kanionu Bytomskiego. Już od 18 lat fani białego szaleństwa mogą w sezonie zimowym liczyć na namiastkę włoskich Dolomitów, bo choć tam daleko i teraz jest to sfera marzeń, to poza nartami te dwie lokalizacje łączy właśnie Dolomit. W bytomskiej dzielnicy Sucha Góra, gdzie działa stok, wcześniej funkcjonowała kopalnia. Od 1856 roku aż do lat 70. XX wieku wydobywano metodą odkrywkową rudy metali ciężkich, a potem skałę dolomitową. Wydobycie wstrzymano ze względu na sąsiedni rezerwat Segiet, co jak na tamte czasy było wydarzeniem niezwykłym. Obecnie lokalizacja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu, którzy chętnie przyjeżdżają tu, by pojeździć na jednej albo dwóch deskach. Czeka na nich 200-metrowa trasa narciarska oraz obecnie jeden działający wyciąg talerzykowy. Zarządca obiektu dla najmłodszych stara się przygotować specjalną trasę, tak aby nawet przy małym plusie i ogólnym braku śniegu dzieci mogły pozjeżdżać z górki na pazurki. Wprawdzie Gliwice nie mają swojego stoku narciarskiego, ale mają swoją skocznię narciarską. Wirtualną, ale zawsze coś. Jeden z fanów popularnej gry Deluxe Sky Jump stworzył własną skocznię narciarską, którą ulokował właśnie w Gliwicach. Idealna dla tych, którzy przebywają na kwarantannie. Skocznia może nie jest mamutem, ale też nie jest mała. Jej rozmiar to 130 metrów i pozwala na oddanie pięknych, dalekich skoków niezależnie od warunków atmosferycznych. Ostatnie lata pokazały, jakie tak naprawdę są zimy w Polsce. I gdyby nie te armatki śnieżne, które tutaj stoją za mną, pewnie tego śniegu by nie było. Dlatego, jak to mówią rowerzyści, nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania. Dziękuję bardzo. Spod Samiośkiego Stoku w Bytomiu dla Telewizji Imperium Agnieszka Baron-Twarkowska.